narodowe, a są lokalne. I taką naszą Mekką, Jerozolimą, przepraszam za słowo Mekka, otóż naszą Jerozolimą jest Kraków niewątpliwie, jest też Częstochowa, ale jest też Gniezno, do którego, no właśnie, tutaj będzie piosenka staropolska, do tego Gniezna zakradli się, bo tak to chyba można nazwać, husarze i niehusarze pod wodzą Czarnieckiego i Lubomirskiego, żeby czatować na Karola Gustawa w roku 1656. I otóż czatowali na niego i czatowali i rzeczywiście doczekali się go. Przychodził z północy, to była już ostatnia faza potopu, kiedy już właściwie chciano go wygonić zupełnie, ale oba wojska w równych siłach na siebie nachodziły i próbowały się zwalczyć. I otóż chciano na niego zastawić pułapkę. To się nie do końca udało. Pułapka była, ale Karol był czujny, a polska jazda się zbyt pośpieszyła. Wśród tej jazdy był Wespazjan Kochowski, mój ulubiony poeta, który szarżował jako husarz na szyki Karola Gustawa, no i nie dotarł do tych szyków, choć więcej tam Szwedów poległo niż Polaków, ale Szwedzi zdążyli się okopać przed husarią i w rezultacie bitwa pozostała nierozstrzygnięta. Ale kilka dni wcześniej, dwa dni chyba, czy trzy, to dokładnie wiadomo, ja w tej chwili przywołuję to z pamięci, w katedrze gnieźnieńskiej, w sąsiedztwie grobu świętego Wojciecha, z ołtarza ku północnej stronie stojącego zaczęła ciec krew, konkretnie z krucyfiksu, niewielkiego krucyfiksu, który do dziś jest tam zachowany w bocznej kaplicy i wobec tłumu żołnierstwa i mieszkańców zastanawiającego się, czy to cud, a jeśli tak, to jaki to znak, dlaczego? No, niektórzy mówili, że Chrystus chce współcierpieć z Polakami, a drugi, że boleje dlatego, że polskie żołnierstwo trochę w odwet, ale w gruncie rzeczy tylko z tej przyczyny, z tego pretekstu, łupi szlachtę Żydów i mieszczan Gniezna i okolic z tego względu, że Wielkopolska pierwsza poddała się Karolowi Gustawowi, więc tych zdrajców trzeba nauczyć moresu. No i otóż nieważne w tej chwili może, jakie powinno być rozwiązanie tego, tej kwestii, natomiast Wespazjan Kochowski specjalnie dotknął tego, co płynęło z boku Chrystusa, wyżywionego w drewnie, i sprawdził, że to rzeczywiście krew płynie. A potem miało to konsekwencje podczas bitwy. Jak powiedziałem, krzyż został umieszczony ostatecznie w kaplicy, ale zanim to się stało, przeszedł całą dalszą drogę kampanii ze Szwedami w obozie Jana Kazimierza. Zdaje się, w jego namiocie osobistym nawet był przenoszony z miejsca na miejsce jako cudowny. I taki też jest do dziś czczony w katedrze gnieźnieńskiej, choć mało o nim słychać, a szkoda, bo to też ważny literacki krucyfiks polskiej historii literatury. A w Gnieźnie w katedrze ołtarz cały w srebrze, gdy nadchodzi, ludziom grozi z wielką armią Szwed. A w przeddzień rozprawy z boku wielkiej nawy popłynęła z krucyfiksu rubinowa krew. Na cud, jak mógł, uderzył w dzwony Boży lud. Widomy boski, ale pan Kochowski palcem tyka zmysłów, pyta, czy to krew, czy nie. Jak ślepiec bez wzroku wierci Bogu w boku, a Bóg z nami, Polakami, krew przelewać chce. Na koń, za broń, wtem krzykną towarzysze doń. Tam stoi rajtaria, tu leci husaria, ale karni, regularni, Szwedzi są jak mur. Pan Kochowski wprzedzie, na rumaku jedzie, gdy piechoty wznoszą płoty muszkietowych rur. Wtem błysk i ledwie z konia nie spadłby na pysk. Znak widomy boski, obladł pan Kochowski, w ręce dziura, w ręce która Bożej tknęła krwi. A nim się ogarnął, drugą kulę zgarnął, już nie zwleka i ucieka i z bojaźni drży. To znak, w bluźnierczą rękę strzał dwa razy padł. W gnieźnieńskiej katedrze pan Kochowski żebrze, Boże srogi, ja ubogi, odpuść winy mi. Przyszła Matka Boska, miłująca, prosta, rany zgoje, ale moje serce Twe a z krwi serdecznej Twej atrament zrobisz mi. Atramentem własnym
płaszcz wymaluj jasny z gwiazd jak mrowie w polskiej mowie ukochanej mej. Jak chciała, tak zrobił, krwił, toczył sobie, śpiewał, kreślił wiersze, pieśni dla Madonny swej i z gwiazd, i z krwi swej zszył niepokalany płaszcz. I z gwiazd, i z krwi swej zszył niepokalany płaszcz.